Tak? No, dzisiaj rozpoczynamy dwie inwestycje drogowe. Jedną z nich jest budowa łącznika Weryńskiego i Rafalskiego. Do Państwa dyspozycji jest pan prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz pani dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Sylwia Łazarczyk. Oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo dziękuję. Tak, szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy dwie ważne inwestycje drogowe. Pierwsza to jest kontynuacja przebudowy ulicy Rapackiego i łącznika z ulicą Waryńskiego. Jest to inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia udrożnienia terenów inwestycyjnych, terenów po dawnym zakładzie przemysłowym 100 mil. Od lat oczekiwana inwestycja. Dzisiaj mam taką osobistą, myślę, satysfakcję, bo będąc radnym bodajże 8 lat temu zgłaszałem taką interpelację wraz z ówczesnym radnym Pawłem Kapustą właśnie dotyczącą budowy tego łącznika. Po wielu, wielu latach udaje się zrealizować tą inwestycję. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, na tą inwestycję uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 5 milionów złotych. Całość tej inwestycji to jest 10 milionów złotych. Jest to, tak jak powiedziałem, kontynuacja wcześniejszych prac, które przeprowadziliśmy na ulicy Rapackiego. Przypomnę, to był pierwszy etap, także dofinansowany. Drugi etap ulicy Rapackiego wraz z przebudową, modernizacją ulicy Królewskiej. Pozostaje nam jeszcze kolejny fragment od ronda, które tutaj lada moment powstanie w kierunku ulicy Dworcowej. Ten taki fragment, który spowoduje, że ruch z ulicy Waryńskiego rozpłynie się na ulicę zarówno Rapackiego, jak i ulicę Dworcową. No i kolejny fragment tutaj na tym konkretnym terenie to poprowadzenie drugiego odcinka po dawnych terenach PKP, po dawnych terenach lokomotywowych. Przewidywany czas zakończenia tej inwestycji to połowa przyszłego roku. Wykonawcą tej inwestycji jest sprawdzona firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starogardu, które realizowało już w Grudziądzu inne inwestycje, między innymi właśnie też wcześniejsze etapy przebudowy ulicy Rapackiego. To tyle tytułem wstępu. Myślę, że o takich aspektach technicznych powie pani dyrektor. Tutaj w tym miejscu, szanowni Państwo, gdzie się znajdujemy za naszymi plecami, mniej więcej gdzie jest ten sprzęt, będzie rondo, które połączy te trzy drogi, a więc Rapackiego, Dworcową i będziemy szli w kierunku, tak jak pan prezydent powiedział, przez tereny inwestycyjne, przez tereny przemysłowe do ulicy Waryńskiego. Tutaj łączymy się na inwestycji, która wcześniej została zakończona. Jeżeli nie będzie żadnych problemów, inwestycja powinna się zakończyć do połowy przyszłego roku. Zaczynamy od tej strony i będziemy sukcesywnie szli tam, ponieważ tam jest teren bardziej wrażliwy, że tak powiem, na zamknięcie. Oczywiście też będziemy musieli sobie z tym poradzić i tutaj pracujemy już z wykonawcą nad organizacją ruchu. Natomiast chcemy tą część udrożnić, żeby dopiero zamknąć tamtą, więc to ta część będzie szybciej oddana do użytku. No właśnie to pytanie przebiegające odnośnie tej części przebiegającej przez dawny teren 100 milu. Jest wiele firm, gdzie jest duży ruch, tam będzie trzeba to zamknąć całkowicie, no bo tam te zakłady by musiały funkcjonować, tak? Kurtownie, oczywiście, zakłady muszą funkcjonować i tutaj wykonawca już spotyka się z poszczególnymi, indywidualnie z poszczególnymi zakładami, z poszczególnymi firmami. Na pewno będą wielkie utrudnienia, te firmy zdają sobie sprawę, ale szanowni Państwo, myślę, że każdy z Was też widział, w jakiej to jest stanie i dzisiaj no to jest, no, fatalna jest ta droga, fatalny jest ten przejazd tam. Właściwie można powiedzieć, że na części, zwłaszcza tą GPP, to trudno nazwać to w ogóle przejazdem dokładnie. Więc myślę, że są w stanie te utrudnienia przetrwać, żeby potem po prostu było lepiej. Ale tak jak mówiłam, to są indywidualne rozmowy też, bo musimy wiedzieć, ile pojazdów ciężkich. Chcemy to tak udrożnić, żeby po prostu iść bardzo powoli od tej strony i zamykać po prostu od wjazdu do wjazdu, żeby każda firma miała w miarę możliwości zapewniony dojazd. Ale do tego jeszcze trochę czasu, bo najpierw tak, tutaj na tym tak, terenie najpierw nie ten teren chcemy udrożnić, żeby wtedy po prostu przerzucić część transportu tędy do poszczególnych firm, a sobie zablokować od strony Waryńskiego.
To jeszcze pytanie, jaka droga będzie? Będzie zwykła dwupasmowa droga jakiejś tam standardowej klasy, czy tam tak. Będzie chodniki, oświetlenie? Oczywiście to jest w pełni ze ścieżką rowerową, z chodnikami, z oświetleniem, cała infrastruktura podziemna. Tutaj bardzo szerokie prace będą też prowadziły wodociągi. Mamy już to pospinane, wykonawcy zarówno od strony wodociągów, jak i z naszej strony już się, że tak powiem, dogadały, żeby to robić jednocześnie, dlatego że to jest taka okazja dla wodociągów, żeby wymienić sobie swoje magistrale. No właściwie można powiedzieć mniejszym kosztem, no bo wiadomo, że i tak my wymieniamy całą podbudowę, a więc już roboty odtworzeniowe są jakby po naszej stronie, a ich tylko położenie kolektorów. Więc, ale to już mamy spięte, mamy to dograne, już materiał jest na budowie, bo tak jak Państwo zapewne wiecie, dzisiaj największe problemy wykonawcy mają z materiałami, dlatego że te dostawy nie są płynne, ale ponieważ my się wcześniej przygotowywaliśmy, więc wodociągi też już są przygotowane i materiałowo, i logistycznie. Jeszcze mam pytanie do Pana Prezydenta, bo Pan wspomniał tu o lokomotywowni. Tak. I w momencie, kiedy te pieniądze na tą drogę się okazały pewne, to Pan wspominał, że były jakieś rozmowy z PKP, bo chodzi o przyszłość tego terenu. PKP chyba nie za bardzo wie, co były, z tym robić. Były rozmowy czy to jest z PKP. Kontynuowane i czy coś się posunęło? Były rozmowy z PKP. Rozmawiałem z dwoma członkami zarządu odnośnie przejęcia terenów dawnej lokomotywowni i nie tylko, bo PKP jest w posiadaniu innych terenów, chociażby wzdłuż ulicy Waryńskiego. Co więcej, Grudziądzki Park Przemysłowy wystąpił do PKP z propozycją odkupu po prostu parowozowni, tak aby ją wykorzystać komercyjnie. Niestety na dzień dzisiejszy no, nie uzyskaliśmy żadnej wiążącej odpowiedzi. Z tego co wiem, PKP chce to przeznaczyć na tak zwane zadania komercyjne, a więc wyłączyć z tak zwanych terenów zamkniętych. To jest bardzo długa procedura. Ale ona się toczy. Teraz zobligowałem prezesa GPP o ponowne wystąpienie do PKP o dalsze możliwość zakupienia tych terenów. Ale no, PKP jest taką instytucją, bardzo, gdzie procedury bardzo, bardzo długo trwają.